Warszawa papieska, ale tu jest cerkiew świętej Marii Magdaleny. Ludzie raczej nie wiedzą, co to jest tutaj na Pradze, a tam przez Szwedzką i Marki do Anglo-Ameryki Białystok. Jak już tam Państwo byście pojechali, to Państwo będziecie wiedzieć. Tam ludzie wiedzą, co to jest prawosławie, bo tutaj nie wiedzą. Tutaj, proszę Państwa, jedziemy na Starówkę. Stare Miasto, proszę Państwa, Stare Miasto. Gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Cała ulica, krakowskie przedmieście, może niekoniecznie Nowy Świat, ale krakowskie przedmieście to jedno wielkie muzeum papieskie. Warszawa jest papieska. A tutaj co w tej cerkwi Marii Magdaleny się dzieje? No to katolicy przychodzą, nie zachodzą do cerkwi prawosławnej. Katolicy nie zachodzą, bo po co? Nie wiedzą, co to jest. Także chodźmy na Starówkę. Proszę Państwa, na Starówkę. I tak jak byłyśmy też wczoraj na Starówce. Proszę Państwa, najlepiej tam mają na Starówce Świadkowie Jehowy. Stoją przy świętej Annie. Przebudźcie się ze strażnicą, święci w dniach ostatnich tego całego systemu rzeczy. Święci Świadkowie Jehowy i głoszą Ewangelię. Mają całe muzeum strażnicy. A katolicy muszą mieć złote obrazy, muszą mieć wszystko, wszystko, wszystko. Także jakby ci katolicy chcieli zobaczyć, czym jest cerkiew świętej Marii Magdaleny, to może na odwyrtkę mogliby tu wejść. Jest lato, jest upał, to żeby się ochłodzić w Magdalenie. Proszę bardzo, owszem, czemu nie? Ale tutaj jak tak ząbek przyjeżdżają tu spod Warszawy, przechodzą przez Galerię Wileńską, dojeżdżając do tej Galerii Wileńskiej i idą sobie albo w tę, albo w tamtą stronę, jadą dalej. Taka Warszawa.